Bogu Rodzica, Dziewica, Maryjo, Matko pięknej miłości, opiekunko młodych, staje dzisiaj przed Tobą wielka wspólnota ludzi, których łączy jedno źródło, to, które bije niedaleko Gniezna na polach lednickich. To źródło jest niezwykłe. Tam wytrysnęła woda życia, która wciąż nawadnia wiarą, miłością i jednością całą naszą ojczyznę. Woda chrztu Polski. 23 lata temu do tego źródła przyprowadził polską młodzież ojciec Jan Góra, charyzmatyczny duszpasterz młodzieży, który zrozumiał, że niewiele da młodym, jeśli im nie pokaże źródła. Źródła prawdy, miłości i dobra. Tak, przecież tak młodzi żyją na lednicy, radością bez przemocy i dopalaczy, tańcem i śpiewem bez alkoholu i bluźnierstw, miłością bez błota i rozwiązłości.
Lednica to wielka wspólnota serc, młodych i starszych, świeckich i duchownych. Lednica to jedno z najpiękniejszych doświadczeń żywego, młodego Kościoła w Polsce. Mocą tego źródła nie jest woda, ale ryba. Ichtis to znaczy Chrystus. To z Jego wnętrza czerpiemy życie. To z serca Chrystusa płynie woda, bez której żyć się nie da albo żyje się źle. Żeby napić się tej wody, obmyć się w niej i zanurzyć, trzeba przejść przez rybę, przez Chrystusa. Stąd ten najważniejszy symbol lednicy, przejście przez rybę. Pamiętam, jak każdego roku ojciec Jan wołał do młodych. To przejście przez rybę to nie jest jeden z licznych lednickich gadżetów, ale to jest decyzja. Odważna i konsekwentna decyzja, żeby przyjąć Jezusa jako Pana i Zbawiciela, żeby wejść w Niego na całego, z całym swoim życiem i całą swoją historią. I właśnie to pociąga najbardziej młodych z pól lednickich, bo ktoś im zaproponował życie na całego, wiarę bez kompromisów, spełnienie i szczęście na maksa. Bo ktoś im pokazał ludzi spełnionych, dlatego, że zdecydowali się żyć dla Boga. Pierwszym takim człowiekiem, bez którego nie byłoby tej lednickiej szkoły oddania na całego, jesteś Ty, Maryja. Maryjo, lednica to też Twoje dzieło i Twoja szkoła wiary. Zawsze jesteś na lednicy. Co roku stajesz pośród młodych w różnych wizerunkach, szczególnie w tym najpiękniejszym, najbardziej polskim, jasnogórskim. Nic więc dziwnego, że dziś my, ludzie lednicy, jesteśmy u Ciebie i łączymy się z Tobą. Jesteś z nami również jako Matka Boża Lednicka, w tym roku obecna na tysiącach szkaplerzy, które przyjmą młodzi. Przyjmą jak płaszcz, pod którym można się schronić przed brudną wodą świata, przed zalewem grzechu, kłamstwa, rozpaczy i lęku. Jak dzieci, które boją się swojego pierwszego kroku, które nie potrafią całkowicie zanurzyć się w wodzie. Potrzebujemy Ciebie, Matko, byś przyjmując nasze zawierzenia, wzięła nas za rękę i poprowadziła do Boga, do nieba, przez bramę, którą jest Twój Syn. Tę lednicką szkołę całkowitego zanurzenia w Chrystusie tworzą też dwaj wielcy ludzie. Święty Jan Paweł II i sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński, prymas Polski. Tak bardzo różni po ludzku, a tacy sami. Tak samo święci i tak samo mądrzy, bo czerpiący z tego samego źródła. Przez Maryję samemu Bogu i cały Twój. To różnie brzmiące, ale takie same programy ich życia. To program codziennej decyzji całkowitego oddania się Bogu na wzór Maryi. Dziś po raz kolejny chcemy ten program uczynić też naszym programem. Cały Twój, Maryjo, tak jak Ty, cała jesteś Boga. Matko Jasnogórska, Pani Lednicka, weź nas za rękę i zaprowadź do źródła. Otul nas szkaplerzem jak płaszczem i zbierz jak rodzinę we wspólnotę Kościoła i Ojczyzny. Trzeba wracać do źródła, żeby wiedzieć, skąd się wzięliśmy i co jest fundamentem życia. Trzeba pić ze źródła, żeby nie uschnąć, żeby nie stać się piachem, na którym nic nie da się zbudować, albo pustynią, na której wszyscy dziczeją, myśląc tylko o sobie.
Trzeba mieć odwagę zanurzyć się całkowicie w tym źródle, żeby obmywać się z grzechów i podziałów i stać się nowym człowiekiem, wspólnotą miłości w Kościele i w Ojczyźnie. Maryjo, oddajemy Ci wszystkich młodych ludzi, tych z żyznych pól lednickich i wspólnot, młodych, którzy wciąż są przy źródle. Zawierzamy Ci też młodych, obojętnych na Jezusa, w których sercach wysycha woda życia. Jeszcze bardziej zawierzamy Ci tych młodych, których życie stało się już bolesną pustynią, bez Boga, bez wartości, bez sensu. Prowadź nas wszystkich do źródła. Choć w tym roku większość z nas nie może osobiście przejść przez lednicką bramę Rybę i stanąć przy lednickim źródle, to z Tobą, Maryjo, ze świętym Wojciechem i ze świętym Stanisławem, ze świętym Janem Pawłem II i z prymasem tysiąclecia, z błogosławionym księdzem Jerzym, stajemy przy Chrystusie z najważniejszą decyzją życia. Panie Jezu, chcę być cały Twój, jak ona, jak Maryja. Naszą pełną miłości modlitwą ogarnijmy młodzież lednicką, która gromadzi się u chrzcielnych źródeł naszej Ojczyzny. Ogarnijmy tych wszystkich, którzy łącząc się z lednicą poszukują motywów wiary i nadziei i życia. Ogarnijmy całą polską młodzież. Zaprośmy do tej modlitwy różańcowej świętego Jana Pawła II, który swoim życiem zawołał totus tuus. I sami tak wołajmy, rozważając tajemnicę ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni, w której Ty, Matko Jasnogórska, powiedziałaś Bogu totus tuus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode zła. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Naszą codzienną modlitwą ogarniamy również cały Kościół Święty, osobę Ojca Świętego Franciszka, cały polski episkopat na czele z księdzem arcybiskupem Stanisławem Gądeckim, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Modlimy się za obecnych wśród nas, za księdza arcybiskupa Wacława Depo, za księdza biskupa Andrzeja Przybylskiego, któremu dziękujemy za dzisiejsze rozważania apelowe. Modlimy się o liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne do naszej paulińskiej wspólnoty. Dziś naszą modlitwą ogarniamy także całą wspólnotę dominikanów, którzy tworzą i zajmują się dziełem Lednica. Prosimy, aby Duch Święty nieustannie podpowiadał im, jak nieść młodym ludziom prawdę Ewangelii. Modlimy się za naszą ojczyznę, za wszystkich rodaków w kraju i na migracji. Modlimy się za wszystkie służby sanitarne, medyczne, mundurowe, które troszczą się o zdrowie nasze, wszystkich tych, którzy są zarażeni koronawirusem, którzy niejednokrotnie narażają swoje życie, aby walczyć o zdrowie drugiego człowieka. Pragniemy modlić się także o uzdrowienie dla Katarzyny w 50. rocznicę ślubu Władysławy i Władysława. Prosimy w intencji Walerii Kolmaga w 90. rocznicę urodzin oraz w 50. rocznicę ślubu Jana i Anieli, a także o szczęśliwą operację dla Marzeny. Każdego dnia na Jasnej Górze trwa codziennie czuwanie nocne, które nazwane jest kołataniem do Matki Bożej, prosząc o rychłą beatyfikację sługi Bożego kardynała Wyszyńskiego. Dziś to nocne czuwanie podejmie parafia świętych apostołów Piotra i Pawła w Kamieńsku z naszej archidiecezji częstochowskiej. Wszystkie nasze intencje, wszystkich pielgrzymów zgromadzonych w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej, jak również tych, którzy łączą się z nami za pośrednictwem telewizji, radia, internetu, ogarniamy raz jeszcze modlitwą, wołając pod Twoją obronę. Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racznij gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas. Słowami suplikacji modlimy się o ustanie pandemii koronawirusa w Polsce i na całym świecie. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Panie Święty, zmiłuj się nad nami. Święty Thank you.
księży biskupów prosimy o pasterskie błogosławieństwo. W duchu sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego pragnę powiedzieć: nie lękajmy się, bo im bardziej jesteśmy Maryjni, tym więcej przynależymy do Chrystusa. A On jest naszą drogą, prawdą i życiem. Pan z wami. I z duchem twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.